Wszystkie szoty, generalnie dobre szoty robi. Kebab Warszawa. Marcina, mi powiesz coś o moich szotach, żebym miał na intro? Nie wiem, co mogę powiedzieć. Nie wiem, mordo, nic nie powiem. Nie wiem, nie chcę mi się reklamować już tych kanałów szotarskich, bo każdy ma te intra. Każdy ma te intra potem z tymi, wiesz, generalnie dobre szoty i tam w ogóle, i to już nudne, nie? Oskar, siema, pozdrawiam. Ciebie i Szymona. Pozdrawiam Oskara i Szymona, dzwonimy po kebaba. Po kebaba dzwonię. Kebab, dzień dobry. Dzień dobry. Kebaba bym chciał zamówić. Przepraszam, ale dzisiaj już zestaw nie ma. Aha, a na miejscu można odebrać? Tak, proszę, zapraszamy. Okej, to można złożyć zamówienie teraz? Ja przyjadę za 5 minut. To słucham. Co tam ma pani z dużych kebabów? Baranina, kurczak. A to jest prawdziwa baranina? Baranina, kurczak. Ale baranina jest prawdziwa, tempa babo? No oczywiście, to jest dodatkiem, baranina z wołowiną. Aha, rozumiem. To co może być? Okej, biorę. Na cienkim? Na grubym. Na grubym baranina, sos? Sos? Caciki. Syleczki poproszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co tam sobie życzy? No już zamówione zostało. Kebab na grubym, baranina, wołowina i sos, pytała pani i nie zrozumiała. Jest taki sos caciki czy coś takiego? Miks? No, taki miks. Jest. No bo ona jakaś taka Ukrainka chyba, to nie rozumie. Tak. Gruby lubi... baranina, mieszany sos, tak? Tak, tak. Lubi pani tą babę, koleżankę z pracy, czy taka wkurwiająca, co? Nie, w porządku. A dobrze się rucha? Proszę pana. Co? Zapraszam po kebaba. No zapraszam po kebaba też. Mam fajne kebaby. Dobra. Chuj w dupę. Dobra. Rozłączyłem się. Ja pierdolę. 2200 łapek, dziękuję bardzo, żółwi. Dobra, biorę kolejny kebab. Jeszcze raz po kebaba zadzwonimy.